rezonansie. Nie można wykluczyć wzrostu. No. 4 lata temu lekarze stwierdzili u dziewczynki padaczkę lekooporną. Do tego doszły bóle kręgosłupa, nóg, głowy i wymioty. Rodzice zawieźli córkę do szpitala w Złotowie. Tomograf wykrył guz szyszynki. Następnie rezonans w Bydgoszczy. Ten potwierdził przypuszczenia złotowskich lekarzy. Wyrok. Zoperowali Nadię. Później przyszedł wynik z histopatologii. Okazało się, że jest to szyszyniak zarodkowy. Guz 4 stopnia złośliwości. Rozpoczynamy ciężką walkę, ciężką batalię o zdrowie, o życie Nadii. Po operacji Nadia nie kontaktowała, miała połowiczny niedowład ciała, nie poznawała rodziców. To był cios. 2 miesiące po operacji dziewczynka dochodzi do pełni sił, jednak wiele godzin spędza w jednym z bydgoskich szpitali. Tam poddawana jest radioterapii. Powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze. Jeszcze niedawno Nadia była przykuta do szpitalnego łóżka. Dziś już chodzi. Dziewczynka robi postępy w rehabilitacji, ale musi ćwiczyć dalej. Teraz też pojawiła się szansa leczenia immunoterapią w Niemczech. Na terapię potrzeba 300 tysięcy złotych. Potrzebny jest także remont mieszkania. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy. Prysznic, przede wszystkim prysznic, bo mówię, do wanny nie może córka wchodzić. Mówię, człowiek wnosi, ale to mówię, też swoje kierowarzy. No, żeby ułatwić jej to wszystko po prostu. Nadia ma siostrę i brata. 5-osobowa rodzina Totoń w tej chwili wynajmuje niewielkie mieszkanie. Leczenie dziewczynki pochłonęło oszczędności rodziny. Zwrócili się więc do burmistrza Okonka z prośbą o przyznanie komunalnego lokum. Andrzej Jasiłek twierdzi jednak, że na jego biurko trafiły niekompletne dokumenty. Myśmy się zwrócili do pani Totoń, żeby przyniosło zaświadczenie o tym, że jest bezrobotna z Urzędu Pracy, bo do wniosku też jest to potrzebne. No i na razie nam tego wniosku jeszcze nie uzupełnili. Po uzupełnieniu dokumentów rodzina trafi na listę oczekujących.